Rada Miejska miesiąc temu przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowomiejskiej aż do zbiegu ze Świerkową. Według jego założeń teren będzie miał dwie funkcje. Jedna z tych funkcji to funkcja mieszkaniowa. Częścią północną tego niezagospodarowanego do tej pory terenu zainteresował się jeden z ełckich deweloperów. Jest już właścicielem tych działek i niebawem prawdopodobnie wystąpi już o pozwolenie na budowę swojego osiedla. Natomiast część południowa tego terenu, czyli zbieg ulic Świerkowej i Nowomiejskiej, to teren przeznaczony pod zieleń. Mieszkańcy północnej części miasta, wypełnionej wielorodzinnym budownictwem, od dawna marzą o miejskim parku, do którego nie trzeba będzie przebijać się przez pół miasta. Choć bloki na północy otoczone są zielenią, to i tak beton króluje w krajobrazie sypialni Suwałk. Już niebawem ogłosimy konkurs architektoniczny, do którego zaprosimy architektów, projektantów, by zaprojektowali ten park. Po opracowaniu projektów wszystkie zgłoszone koncepcje zostaną przedstawione mieszkańcom. Mieszkańcy Suwałk wybiorą, która koncepcja ich zdaniem jest najodpowiedniejsza, najciekawsza i ta koncepcja, która wygra, zostanie zrealizowana. Taki sposób wyboru został już przećwiczony. Jak pamiętamy, w podobny sposób wyłoniono koncepcję realizowanych właśnie bulwarów. Ich budowa w części do ulicy Wojska Polskiego zbliża się do finału. Na miejsce relaksu i wypoczynku u zbiegu Świerkowej i Nowomiejskiej też przyjdzie nam trochę poczekać.